Witamy Państwa serdecznie z hiszpańskiej Galicji. Jesteśmy na Estadio Banca Balaidos Figo. Mamy nadzieję, że za chwilę piłkarze uraczą nas wspaniałym spektaklem. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Kibice długo czekali na ten moment, ale wreszcie jest otwarcie sezonu La Liga. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. To właśnie na tym dniu skupiały się myśli większości graczy podczas wszystkich tych gier przedsezonowych. Startuje liga, o to chodziło. Czas brać się do pracy, mocno zacząć, a potem w miarę możliwości nie obniżać poziomu. Na papierze wszystko to wydaje się bardzo łatwe, a jak wyjdzie w rzeczywistości, niebawem się przekonam. Zapoznajmy się może z wyjściowym składem Celty Vigo. Wygląda na to, że trener zdecydował się na defensywny wariant 1-4-4-2. Tak, dwaj środkowi pomocnicy to gracze raczej o predyspozycjach do gry obronnej, więc rzadziej będą się włączać do ataku. Zagęszczą środek pola, nie zostawiając miejsca ofensywnym zawodnikom rywala, a po odbiorze będą mieli za zadanie prędko dostarczyć piłkę do przodu. Takie ustawienie sprzyja szybkim kontratakom skrzydłami. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z Harrym Maguire'em. Dalej Koke oraz Leon Goretzka zagrają jako środkowi pomocnicy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Jest za linią obrony, uwaga! Bramka! Mamy gola już na starcie! Dobra to prognoza na resztę meczu. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Prowadzą zatem 1-0. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Popatrzmy na tę bramkę. Bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią jednak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. No to mamy 2-0. Do Messiego. Uwaga, wychodzi sam na sam. No i gol, proszę Państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą 3 bramek. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A Messi pewnym uderzeniem dopełnił formalności z najbliższej odległości. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczy. O, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Mbappé teraz przy piłce. Łatwa interwencja, zażegnane niebezpieczeństwo.
Udana teraz próba utrzymania się przy piłce. Leo Messi. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Powiększają przewagę. 5-0. Koke. Dalej. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. I gol! O rany boskie. Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. A więc Pogrom. 6-0. Nie daje się teraz zatrzymać. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Odbiór, mucha nie siada, rywal bez szans. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony numer. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki, ale mamy zagrożenie bramki. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z silną krwią umieścił piłkę w siatce. Ładne minięcie, może być groźnie. No i po ataku, dobra interwencja. Uwaga, byleby nie pogubił się pod presją. Okazja do strzału. Obrona, ale piłka w grze. Coś nie wyszło przy wznowieniu. Już przejmują. A nie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Rzut rożny wykonał Neymar. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawicę. Tak blisko, a tak daleko. Tylko minuta dodatkowego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Neymar nie daje dzisiaj chwili wytchnienia rywalom. Analiza od realizatora nie pozostawia cienia wątpliwości. Jak widać było na grafice przedstawionej przez realizatora, wspaniale się prezentuje, zwłaszcza pod bramką rywala. Wykorzystuje każdą okazję, by uderzyć, ale co najważniejsze... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu.
A teraz będzie dobra okazja. Groźnie było. Dobra interwencja. Wciąż muszą uważać. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pan brał. Ale może teraz będzie szansa. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Krzysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć. Jednostronny strzelec po zupełnie skupiając na sobie uwagę. Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. Proszę, bardzo mocno i bramka w górę zrobi. Tracą piłkę teraz. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ zmarnowana okazja! W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo wydana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Gorecka teraz przy piłce. Wow! To drugi trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwiździe rzut karny. Jago Aspas rozpoczyna rozbieg. I gol! Pewny strzał, piłka ląduje w bramce, dobrze wykonana jedenastka. Chyba ani przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, że wykorzysta tę szansę. Jeśli pojawiły się jakieś nerwy, to nie było tego widać. Piłka, uwolnił się z podkrycia, okazja! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści. Brawo! To się nazywa ostatnia linia obrony. A teraz szansę na gola. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! A to oznacza, że jest
Jesteśmy świadkami hat-tryka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. Jaki jest wynik? Sami państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Gol! To była bułka z masłem dla Royce'a! Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Oj, prosta strata. Koke ma teraz piłkę. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Piłkę u nogi ma Gorecka. Czy wykorzysta tę okazję? Mógł to strzelić, ale piłka mija bramkę. Marywala na karku. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Pozostało już tylko 120 sekund. A teraz będzie dobra okazja. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Tak, ale się popisał Mbappé. Jak ten zawodnik jest w formie, to zatrzymanie go graniczy z cudem. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, i to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Świetnie się spisują w tym pierwszym meczu. To bardzo ważne, żeby od razu wejść w sezon ligowy w jak najlepszej formie. Naprawdę, kapitalnie zaprezentował nam się dzisiaj Kylian Mbappé. Chyba zgodzisz się, Jacku, z moją opinią.